miasta na prawach powiatu, czyli w naszym wypadku na przykład Koszalin, Szczecin, no i jakby powiaty. Wszystko sprowadza się do tego, że powiat kołobrzeski będzie okręgiem wyborczym. Tak? Jeżeli dołożymy do tego, że nie będzie finansowania partyjnego, dany kandydat nie będzie miał pieniędzy na to wszystko, będzie to funkcjonowało w ten sposób. Zobaczmy, co w naszym społeczeństwie jest więziotwórcze. Więziotwórcze jest rodzina, środowisko biznesowe, tam gdzie pracujemy, organizacje pozarządowe, wiara, hobby, tak? To tworzy więzi między nami. I tak, i kandydat na posła będzie musiał w tych wszystkich więziach uczestniczyć, tak? Będzie musiał skutecznie jakby starać się o poparcie. No i plus to, że jeżeli nie będzie miał pieniędzy na kampanię, będzie musiał ze środowiskiem biznesowym bardzo dobrze żyć, tak? Będzie musiał lobować na rzecz na przykład w wypadku Kołobrzegu branży fotolarskiej, a w wypadku na przykład gminy Siemyśl branży rolniczej, tak? Mniej więcej na tym polega jakby mechanizm i wiadomo, że dużo, ale tu dużo prawa jakby miejscowego. I już tutaj przygotuję pani. Moje pytanie było trochę przybliżone tutaj do pani wypowiedzi, bo podstawowa sprawa, zapraszacie, jesteście państwo otwarci na wszystkich, tak? PiS, PO, SLD, zapraszamy wszystkich. Dobrze, ale nie obawiacie się państwo, że pod płaszczykiem wszyscy inni, że zgłosi się bardzo wiele ludzi i te jednookręgowe okręgi nam nic nie pomogą, bo zawłaszczy albo PiS, albo PO, albo SLD. Nie wiem, która siła. Jak pan wspomina w tej chwili o tym, że będziemy wybierali kandydatów i dany kandydat musi mieć na tyle siły przebicia i biznesowej, no to my mieszkańcy Kołobrzegu wiemy, kto ma siłę przebicia finansową w tym mieście. I normalni ludzie, ci, którzy rzeczywiście chcą autentycznych zmian, to my nie mamy szans, tak? Bo biznes z nami nie będzie rozmawiał. Biznes Kołobrzeżanie, wiemy jak wygląda. Rzecznik pani broni zagłosować na pana Węcka, który nie jest na pewno osobą związaną z jakimiś większymi tutaj lobbystami, a jakiś wpływ na temat miasta ma. Właśnie o to chodzi, że oni nie zawłaszczyli, tak? O to chodzi, to, że okaże się, że... Jeżeli mi się podoba pan Bendyk, uważam, że ta osoba nie ma żadnego związku z jakąś osobą majestną w tym mieście, to nic mi nie broni na... Zaczynamy pana dyskusyjny. Słuchajcie, to za chwilkę na pewno jeszcze wiadomo, te kwestie, które państwo mi poruszyli, będziemy rozmawiali. Co do jakby mechanizmów tutaj ja socjologicznie po części się panu jakby zgadzam, no bo też wiadomo, że są różne kręgi, różne poziomy, tak? I ciężko jakby dyskutować z pani jakby... Ciężko z panią jakby dyskutować, no bo na zasadzie takiej, że jeżeli ludzie zaprowadzą biznes, dają też miejsca pracy, tak? I teraz moglibyśmy się zastanowić, czy tym ludziom trzeba pomagać, czy im nie pomagać, tak? Czy oni socjologicznie i społecznie robią dobrą robotę, czy złą robotę? No wie pani, różne doświadczenia mają i się z kolei wydaje, że my powinniśmy wspierać tutaj nie przemysł, dajmy na to owocowy w Świdwinie, tak? Jak na przykład nasz poseł, ewentualnie powiatu kołobrzeskiego, tylko raczej nasz poseł tylko i wyłącznie powinien wspierać kwestie jakby hotelarskie, czy w naszym okręgu rolnicze. Wystarczy wyjść na stronę internetową, słuchajcie, tu młodzież na pewno to potwierdzi, zobaczyć, ku czemu interpelacje składają nasi posłowie, tak? Jest to różnie, oni obejmują jakby różne kwestie swoimi poglądami, to często miasto rodzi tak, że ciężko jest połączyć jakby kwestie interesu na przykład powiatu świdnickiego z powiatem jakby kołobrzeskim. Słucham, kto ma jakieś pytania? Kłócki, mieszkaniec Kołobrzegu. Uważam, że najważniejsze w mieście jest to, aby ściągnąć tutaj ludzi młodych, ponieważ w mieście po prostu brakuje miejsc pracy dla ludzi młodych. Stworzyć strefę ekonomiczną, którą na przykład ma Koszalin i inne wieże miasta. Można to zrobić na przykład w okolicach Budzistowa. Stworzyć fabryki, które nie będą zanieczyszczały środowiska, bo nie tylko praca powinna być w turystyce związana z branżą turystyczną i gastronomiczną, ale żeby tutaj ludzie młodzi mieli pracę. Czyli o to chodzi przede wszystkim, żeby tu stworzyć miejsca pracy. Terenu jest bardzo dużo,
Chodzi tylko o pomysłowość, chodzi o ulgi podatkowe, które miasto powinno stworzyć dla przyszłych przedsiębiorców, czyli przyciągnięcie kapitału zagranicznego. I w tym kierunku powinniśmy iść. Przede wszystkim nastawić się na młodość, bo to jest przyszłość. W młodości właśnie tym, żebyśmy ze sobą rozmawiali, dyskutowali. Struktury moim zdaniem nie są jeszcze tak potrzebne, ponieważ my tutaj mamy dać nowe tchnienie. I potem z czasem dopiero lider sam się wykreuje z nas wszystkich, tak? Ja tak uważam. Dziękuję. Okej, słuchajcie, to też tak wygląda na tą chwilę, że jeżeli ktoś, ktokolwiek ma jakieś pomysły, nazwijmy to programowe, no to zachęcam do rejestracji na ruchkukiz.pl. Sam Paweł pisze tam te wszystkie swoje jakby przemyślenia, które dotyczą jakby programu i tak dalej. Każdy z nas się może zalogować, każdy może jakby tutaj napisać. Bardzo ważna kwestia. No i wiadomo, każdego zachęcam do zarejestrowania się na ruch.jow. Tam komunikujemy się wewnętrznie. Takie kwestie, jak tutaj kolega poruszył, też jakby są jakby przez nas. Ale wczoraj pan Kukiz oświadczył, że jego celem głównym jest doprowadzenie do referendum i frekwencja powyżej 50%. Nie ma zamiaru zakładać partii i potem się wycofuje, tak? Czyli doprowadzimy do skutku takiego, jaki chcemy i co dalej? Nie ma to samo w tej chwili jest liderem. Ja pani jakby tutaj poglądy rozumiem i szanuję, natomiast funkcjonowanie w demokracjach wygląda to w ten sposób, że oprócz jakby partii politycznej funkcjonują tak zwane social men, czyli ruchy społeczne, które są równie silne, tylko one bardziej reprezentują interes, dajmy na to, lokalny. Na przykład jak w Stanach Zjednoczonych, czy w mojej bliskiej Szwajcarii, dany kandydat na radnego planuje karierę polityczną, no to nie zaczyna jakby od wierchuszki politycznej, tylko rozpoczyna od wizyty w ruchach społecznych, tak? Pomysł Pawła jest taki, żeby to cały czas był ruch społeczny, żeby ludzie jakby z autorytetem społecznym, ale też nie silnie ugruntowani politycznie tworzyli jakby ruchy społeczne, i na tą chwilę nie ma jakby woli ani interesu politycznego, żeby tworzyć jakiekolwiek partię polityczną. Bo teraz tak, słuchajcie, jak tutaj wszyscy siedzimy, na tą chwilę i tak zostanie, wszyscy jesteśmy równi. Spośród nas nie ma pełnomocnika, nie ma szefa. Tak to nie będzie funkcjonowało. Wiadomo, że jeżeli zależy nam na tym, bo się ku temu spotkaliśmy, żeby przeszło jakby referendum, no to w swoim środowisku, jak na przykład w Siódmym Milenium, ja będę liderem, ja będę tutaj od sztabu tego Komitetu Centralnego odbierał materiały, dbał będę o jakość tego wszystkiego, natomiast bardziej szukamy takich liderów środowiskowych na osiedlach, gminach, tak jak koledzy tutaj się myśla, żeby raczej poszło to w tą stronę, tak? Bo zależy nam na tym, żeby zmienić, rozbetonować scenę polityczną. Ten mechanizm JOW, następne spotkanie, które będzie, gdzie będą już naukowcy, ludzie sprawdzeni w 20-letnim boju samorządowym, oczywiście też was zaprosimy, bo poinformujemy jakby o terminie i tam już będziemy mogli stricte rozmawiać o takich rzeczach, które na tą chwilę pan jakby poruszał. Słucham dalej. Ja tylko jeszcze dopowiem odnośnie tej wypowiedzi Pawła, bo to takie uproszczenie oczywiście, które poszło w TVN i tak dalej, że politykę zrobi JOW, politykę ma w dupie i wróci na scenę, tak? To nie o to chodzi. Misja Pawła jest tak wyartykułowana, żeby wejść silną reprezentacją do Sejmu, bo to referendum nie będzie wiążące. Dopiero Sejm będzie musiał przegłosować realną siłą i tak dalej. Więc ta misja nie jest obliczona tylko i wyłącznie na referendum, tylko na lata całe, na kilka lat, żeby doprowadzić do wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych na poziomie ogólnokrajowym. Tak, one funkcjonują już w samorządzie i samorząd ze swoimi ułomnościami, że można gdzieś tam za kratek rządzić, prawda, jakąś gminą, to też można przecież wyeliminować, no to jednak dobrze funkcjonuje. Te 25 lat samorządności to jest jednak sukces Polski. I to samorządność napędzała
rozwój Polski. Natomiast jeśli chodzi o brak struktur, przecież w 80-tych latach, w 89 roku nic nie mieliśmy. Ani pieniędzy, ani medium, ani mikrofonów nawet nie mieliśmy. Proszę Państwa, mikrofonów nie mieliśmy, tak? To koszmar był. Pracowaliśmy w tamtych warunkach i wygraliśmy, prawda? Więc komitetami, to jest genialny pomysł, komitety obywatelskie mogą doprowadzić do zwycięstwa referendum, ale również do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. To się sprawdziło, tylko nikt w ostatnich latach z tego nie korzystał. I teraz ta idea będzie z zaciekłością torpedowana przez przeciwników, przez media niektóre i tak dalej. I musimy się z tym liczyć, że będą i spadła, i z nas wszystkich tutaj głupów robić. To taka fala już nadchodzi, wzbiera. Ale jeśli tą falę przetrzymamy, to później tak jak w 89 tymi komitetami obywatelskimi wygramy. Ja w to wierzę. Proszę bardzo. Witam wszystkich. Ja nazywam się Jarek Bernatowicz, zawodu jestem pracownikiem socjalnym. Może dlatego te wszelkiego rodzaju problemy społeczne są mi w miarę bliskie i mam w tej sprawie orientację. Ale nie o tym chciałem mówić. No jeżeli chodzi o jednomandatowe okręgi, nie mam tutaj jakichś większych zastrzeżeń. Natomiast jeżeli chodzi o struktury, bo wymyśliliśmy to pojęcie struktury, że i jakby powoli robi się z tego słowa jakiś demon w tym momencie, że zaraz będziemy straszyć tym małe dzieci. Ja myślę o czym innym. Myślę, że trzeba popracować i wymyśleć jakąś nową formułę. Ponieważ na samym poparciu tak dużym, społecznym Pawła Kukiza, to nie wiem, do referendum będzie to wszystko działało, tylko mam takie obawy, bo ja nie ukrywam, że byłem sympatykiem Platformy Obywatelskiej i wiem, co od roku 2007 do dzisiaj z Platformą się stało. Sam entuzjazm nie wystarczy. Nie mówię tu o tworzeniu struktur, tylko właśnie o tej nowej formule. Co mam dokładnie na myśli? Chodzi mi o odpowiedzialność za to, co robimy. Bo jeżeli nie będzie odpowiedzialności, ludzie nie będą za coś odpowiadać, to ten nasz entuzjazm, to poparcie, ta adrenalina, to wcześniej czy później to wszystko wyhamuje. I co nam wtedy zostanie? Jaka to ma być formuła? Nie mam pojęcia jeszcze. To jest temat na rozmowę w szerszym gronie, na zebranie jakichś propozycji. To nie jest tylko Kołobrzeg, to jest ponad 20% poparcia w wyborach prezydenckich. Także wierzę, że stać nas na to, żeby coś wymyśleć. Głównie właśnie zmierzam do odpowiedzialności. Bo jeżeli nie ma odpowiedzialności za cokolwiek, to wszystko się niestety wcześniej czy później rozmywa. Dziękuję. Dziękuję bardzo.